Witam wszystkich. Mamy dzisiaj niedzielę. Właśnie wjechaliśmy pszenicę. Kosimy. Jest w miarę suche. Myślałem, że nie wyschnie do dzisiaj, ale wyschło. Jeden zbiornik już nakoszony. Raz z góry przejechane, nakoszony jeden zbiornik. Nie będzie chyba jednak plonu takiego, jak miał być. Mówiłem 7 ton, ale będzie troszeczkę chyba mniej. Choć nie wiadomo, jak ta druga odmiana będzie plonować. Ta odmiana nie zachwyciła, to jest to samo. Jej chyba nie będziemy w tym roku, w tym roku na zimę nie będziemy jej siać. Posiejemy trzeci rok chyba Sailora i Hondię, bo Sailor wygląda najlepiej tam za domem u mnie. No co będę się długo rozgadywał. Kurzy się strasznie. Ta pszenica jest strasznie kurząca. Nawet tam nie będę podchodził, bo mój tata niech się tam kurzy. Ja przejechałem raz z góry i jestem cały uwalony. Wykasza się, muci się bardzo lekko. Pszenica sama się wysypuje. To kusko już jest tak przegnite jakby. No i co? W miarę widać, gdzie jest jedna odmiana od drugiej, bo ta jest niższa i ma grubsze kuska, a ta jest mniejsza, wyższa i ma kuska mniejsze. Wykosimy to. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przyjdzie nowy nabytek. To oczywiście będą pewnie prace z tej maszyny. No i co? Na razie kończę. Zobaczymy się za chwilę, jak przyjedzie sypać. No i pojadę do domu po drugim traktorem z drugą przyczepą. I to trzeba będzie wszystko zrzucić i dopiero tam to będziemy za domem kosić. No co, to na razie tyle, przerywam. Idę do taty, może tam koło niego. Może coś nagram, zobaczymy. To na razie, cześć. Niecałe 40. Bo po 35 jest tego i tego. Co? Według mnie dobra. My jesteśmy w kolejnej części. Jestem już po skoszeniu wszystkiego. Zobaczcie tą górkę z pół przyczepy. Niby to jest taka niewielka górka, ale na dwójce kopała się 40. Z połową przyczepy nie mogła tutaj wyjechać. Czyli jaka tutaj jest góra wielka. Jadę do domu. Tyle.
zawieszenia jest może z 10 metrów. Dotąd praktycznie dojechałem na trójkę od samego dołu, a tutaj już musiałem na dwójkę i cały czas mieliły koła na dwójce. Zobaczcie, jak wygląda mój poplot. Dobrzyca. Zobaczymy. Teraz muszę to wszystko wrzucić. No i...